Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, a tutaj to, co widzicie teraz na ekranie, a to, co ja widzę w goglach PlayStation VR, to Until Dawn, Rush of Blood. Więc koszmary się ziściły. Horror wirtualnej rzeczywistości w pełni. Aha. Supermassive Games. Ich Until Dawn naprawdę w zeszłym roku... No, sprawiło, że ciekawie mi się grało, naprawdę. Takie fajniejsze... Biją dwie dusze. No. Świetnie. I już się zaczęło. Until Dawn, Rush of Blood. Znaczy, jak widzicie, kolejka górska, a pośrodku tego wszystkiego Piechol, tak po prostu. Czyli my, w tym konkretnym przypadku. Ładnie się zaczęło. Dobra. O, czy ty jesteś Peterem Stormerem? Czy John Stormer? Jak się nazywa ten akros z Until Dawn? Dobra, upiorne, wesołe miasteczko. To mi się podoba. Nie, serio, moim zdaniem jest to jedna z lepszych, a jeżeli nie najlepsza gra na PlayStation VR z tytułów startowych. I do tego najtańsza. Dobra, więc tak, rozglądamy się normalnie głową. Klasyka dla PlayStation VR, ale też kontrolery ruchu. Mam coś takiego oczywiście, tylko muszę włączyć. Dobra, ten jest włączony, rozumiem, ale nie włączony jest jeszcze ten. Tego trzeba włączyć. Ale właśnie, mamy, on jest włączony, to czemu nie działa? Halo? O, kto używa? No ja używam go. Więc pach, pach, jest. Dobra, wyciągamy ręce przed siebie, tylko najpierw pozwólcie, ale założę rzemyki na ręce, żebym później różdżkami nie rzucał po pokoju. Albo przy okazji też czegoś nie strącił. Ale akurat na to, że myki nie mają wpływu. Dobra, wyciągnąć ręce przed siebie. Tylko pozwólcie, że złapię różdżkę tak, żebym miał spust pod palcem wskazującym. Dobra, ręce wyciągnięte. No, i tak oto to wygląda. Jedziemy z nową grą. A, jeszcze nie mogę strzelać. Dobra. No też bieżące postępy. Tak, oczywiście. Musiałem sprawdzić tą grę wcześniej po prostu. Poza tym znajomi też chcieli zobaczyć. I serio, też uważałem, że to jest najlepsza gra chyba. I też srali w gacie, tak przy okazji. Pozdro Jacek. No, normalny tryb. Nie jesteśmy aż takimi lamami, chyba. Witaj na najbardziej emocjonującej przejażdżce swojego życia. Za drzwiami czekają dziwy, które sprawdzą twoje umiejętności i siłę woli. Czy zdołasz dzisiaj zwyciężyć? Gdy widzisz cele, to je likwidujesz. Rzecz jasna, starasz się przy tym nie zginąć. No dobrze, czyli tak. I jedziemy po prostu w wagoniku kolejki górskiej. Zresztą tym razem widać nogi na szczęście, więc to nie jest The London Heist. No ale mamy dwa pistolety, które można upgrade'ować w trakcie gry. Oczywiście latareczki też muszą być, łatwiej się wtedy celuje. No, jak widać, gra jest naprawdę prosta. Ale za to jak bardzo rajcująca, zaraz zobaczycie. Ale też przy okazji straszna, co pokazał krzyk sprzed paru minut. Dobra, przeładujmy. Można przeładować na dwa sposoby, albo wcisnąć duży klawisz. Albo wykonać szybki ruch ręką, po prostu machnięcie góra-dół. No, ale rozglądajmy się może na boki. Okej. Bezwzględna ciemność. Z tej strony nieprzenikniona ciemność, ale to coś tu jest. Ale dobra, ważniejsze jest to, co jest przed nami. Autentycznie. Dobra, obydwie bronie przeładowane w pełni? Nie, ta lewa troszeczkę jeszcze nie domaga, więc przeładujmy. Nie, jednak wolę przeładowywać wciskając przycisk. Choć w sumie... Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Dobra, jakieś cele się pojawią, to trzeba je likwidować. Widzicie, graficznie może to nie jest najwyższa półka na świecie, ale ja jestem w tej kolejce górskiej. To są moje nogi, to jest mój tors. Już zakrwawiony, na dzień dobry, no to super. No dobra, no to tak. Oczywiście poziom wprowadzający, czyli nauczymy się strzelać, a ja już potrafię, tak mi się przynajmniej wydaje. Zresztą zobaczymy zaraz. Mogę mu rozstrzelać plecy. Oj, z słabostrennością. No bo ale zmieniajmy ręce. Przeładowana też jest. Kaczuchy wszystkie, teraz lewa ręka, z lewą ręką troszeczkę gorzej. Ale też strzela, więc nie jest aż tak źle. Może to przeżyjemy. I aby coś się tam pojawiło, to naprawdę bym się nie ucieszył, serio. Może skrzynka coś jest, ale bo nie. Baloniki. Same do siebie nie strzelą. Nie, to nie są baloniki, są chyba talerze. A nie rozwaliłem wszystkich. Jakiś achievement na pewno mi przepadł już teraz. Ej, no co jest?
Ile ty kasy przelatuje? Dobra, lutujemy na oślep. Prawie. Ej, dobra, jednak przeładowanie ruchem ręki też jest intuicyjne tutaj. Do jednej i drugiej broni. Coś jeszcze? Bo wszystkie rozwaliłem, prawda? A tamten? Dobra, trochę skrzynek. No, ale z celnością, kurde, coś kiepsko, więc jak się pojawi jakiś adwersarz, to może być krucho. Coś tu jest? Może? Do ustrzelania? Nie. No to pach, 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 pach. No dobra, to już akurat lepsza seria strzałów była. No dobra, pruje. Na szczęście nielimitowany zasób pocisków. Naprawdę? Oj, dzięki za pochwałę, to się przydaje, naprawdę. Motywuje. Dobra, trzeba przeładować. Właśnie, czemu ja jeszcze mu po plecach nie strzelam? O, tu coś widzę w środku. Szachy. No dobra, tego nie chciałem widzieć akurat. Ej, to była dobra seria. Pach, 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 pach. Nie, serio, to jest naprawdę taka wczówka. Jeżeli będziecie mieli możliwość kiedyś przetestować PlayStation VR, no to poproście o przetestowanie tej gry. Właśnie. Dobra, tam jakiś dowcip poleciał, choć nie zbyt konkretny. Dobra, bo się nie zaśmiałem. Dobra, dobra. Myślałem, że może mi się udało strzelić wszystkie. No dobra, widzicie poziom typowo treningowy. No, ale headshoty jestem w stanie posyłać. No, dobra, czasami. Nie wiem, czy tutaj zadanie było rozstrzelać wszystkich klaunów, ale już jednego chyba pominąłem wcześniej. O i oczywiście też położenie naszego ciała, więc wychylenie w lewo w tym momencie, żeby tutaj nie zgarnąć. Okej, to by wychylenie w prawo. No i trzeba się troszeczkę schylić. No i w tym momencie, znaczy, jeżeli wasz żołądek potrafi się czasami dziwnie zachowywać w trakcie przejażdżki kolejką górską, to tutaj w tej grze nie byłoby inaczej, serio. Autentycznie. Za pierwszym razem jak tutaj zjeżdżałem, żołądek podjechał mi troszeczkę wyżej. Dobra, więc uwaga. Wiesz, no wy nie będziecie mieli takiego samego wrażenia, ale jak to ten wózek nabierze prędkości, to zaczyna się robić naprawdę niefajnie. Ale mdłości żadnych albo nudności większych nie uświadczyłem, ale chyba, że teraz. O kurde, dobra. Okej, jednak podjechał. Nie, autentycznie można tak łatwo błędnik oszukać. Bo mój mózg nie wie, że naprawdę nie siedzę teraz w tej kolejce i że nie strzelam do ruchomych celów, a zaraz pewnie do potworów. Dobra, czy jakiś... O, Rush of Blood, jakby ktoś nie wiedział, jak brzmi tytuł, albo to właśnie podtytuł tej gry. Dobra, trochę więcej refleksu tutaj w tym przypadku teraz potrzeba. To już nie jest takie wolne tempo jak wcześniej. Okej, okay, upiorna muzyczka. O, no, od razu. Okej, okay, ty odbijasz tam, a ja rozumiem, mam cisnąć tu przed siebie. Dobra. A, myślałem, że... dobra, to wiem, że trzeba rozwalać, ale uwaga, zaczynamy. Szlak! Dobra, no to zaczęliśmy. Ulepszmy pistolety może. Na dzień dobry, trochę lepsze klamki już teraz. No i lepiej strzelają. Takie pierdnięcia, takie autentyczne wystrzały. Dobra, tam nikogo nie ma. Nie. Tutaj? Jesteśmy na złej trasie. Wygląda na to, że trafiliśmy do starego, nawiedzonego tunelu. Aha, nawiedzony stary tunel. Idealne połączenie. To jeszcze lepsze klamki? No, już myślałem, że tam jest przejście. Jakby tam było przejście, to jeszcze na pewno tam by się czaił jakiś strach na mnie. Dobra, to wygląda bardzo podejrzanie. Dobra, na szczęście. Nic tam nie było do rozwalenia oprócz tego gościa. Ej, mam nadzieję, że on zginął. Czy jest teraz za mną? Bo chyba widziałem, jak jego zwłoki się podniosły. Autentycznie. Dobra, ej, naprawdę sokole oko. A może to od klamek trochę zależy. Jednak. A tu jest więcej, o.
przypadkiem sceny, no właśnie, z Until Dawn. No nie, nie, tak to się zaskoczyć nie da, nie ma opcji. Zwłaszcza, że pierwszy poziom już przeszedłem, wcześniej. O kurde, a jednak. Dobra, ciebie nie widziałem, trzeba się bacznie rozglądać, naprawdę. O. No. Ej, ale fajny skin na broni. Ładny wzorek. No, kiepsiutko z celnością coś się zaczęło robić, ale to z powodu nerwów chyba. Dobra, kolejka przyspieszy. A my zaraz pewnie skończymy pierwszy rozdział, tak mi się wydaje. Ale też wydaje mi się jeszcze jedna rzecz, że w pierwszym odcinku z Until Dawn, bo z tego zrobię całą serię, będzie można pokazać więcej niż jeden rozdział. Chyba, że będę wystarczająco ze strony, żeby to skończyć. Dobra, ten upadł już martwy praktycznie. Dobra, ten nie, ale Head poprawił tą sytuację. Dobra, może najpierw klauni, a później baloniki. Co ty na to biegł? Dobra, jeszcze jeden. Słyszałem jeszcze jednego gdzieś. Serio. Ej, naprawdę, podoba mi się to, że autentycznie nie muszę celować, tylko to jest intuicyjne. Okej, dobra. Wasza zgra jest martwa. Dobra, bazonik, bazonik, balonik, balonik, balonik. No, ej. Ej, a ten klam jest ważny? Dobra. Bo za niego jest najwięcej punktów. Oj, kiepska celność. Autentycznie kiepska celność. Oj, niedobrze. Coś tu mamy? Oby nie. Parę masek, tego się nie ma co bać. A punkty na dole, jak widzicie, rosną. Okej, ktoś tutaj filmował. To i owo. Co można filmować w takim miejscu? No raczej nic przyjemnego. Aha, tortury powiadacie. Dobra, super, jakby tego jeszcze było mało. Dobra, ale należy pamiętać o przeładowywaniach. Bo nie chciałbym, żeby teraz wyskoczył jakiś klan, ale będę miał akurat puste magazynki. Co to? Dobra, ktoś powiesił gołębia. No to mamy przesrane. To jest kiepski prognostyk na przyszłość. Nie, dobra, wiecie co? Chyba sobie zrobimy jednak, że jeden odcinek to będzie jeden rozdział. Autentycznie, dobra, to idzie rozwalić? Nie. Czemu to działa? Dobra, odkryla się. Dobra. Nie wiem, czy rozwalić tą skrzynkę, czy co. Dobra, to ciemno się zrobiło. Nie lubię ciemności. Kroki z lewej strony. No, no. Nie wiem, czy nawet chcę patrzeć. Zbyt cicho. Kurde. Klasyczna sztuczka dla psychopatycznego mordercy. Nałożenie gazu usypiającego. Na twarz. Jestem oparty, ale nie zrelaksowany. Okej, czyżbyśmy skończyli? Tak jest. Dobra. Nie, naprawdę jest środek dnia, około godziny, nie wiem, 5, a ja autentycznie się boję, no bo tutaj nie ma znaczenia, czy jest środek dnia, czy środek nocy, no jesteś po prostu tam, jak tutaj jest noc, to jest autentycznie noc w twojej głowie. Ocena B+, czwórka z plusem, celność, ej, ponad 50%, nieźle, jak na tyle chybionych strzałów. Dobra, kochani, ale kolejny rozdział w następnym odcinku, a tymczasem ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że też się wam to podobało, tak samo jak mi, że przestraszyliście się chociaż raz. Czy dwa. Dobra, trzymajcie się, pozdro, cześć, hej!